Najpierw ją zobaczyłam, zanim ją poznałam. I to było na Nagłosie. Były takie, od 1983 roku odbywały się takie spotkania pisma mówionego na głos, w którym zawsze uczestniczyła też Wisława Szymborska i Kornel Filipowicz. Kornel Filipowicz był jednym z pomysłodawców w ogóle tego pisma. Przyjechałam do Krakowa, nie mieszkałam wtedy jeszcze w Krakowie, na ten właśnie nagłos. Weszłam do siedziby KIK-u na Siennej i zobaczyłam Wisławę Szymborską. I strasznie się zdziwiłam, ponieważ znałam jej poezję od dawna, widziałam niejedno jej zdjęcie, ale to były takie lata, kiedy no, generalnie było trudno o jakąkolwiek odzież. Wisława nigdy specjalnie nie zabiegała o to, żeby wyglądać elegancko czy strojnie. A miała na głowie beret zrobiony na szydełku, taki typowy moherowy beret. I wyglądała w tym berecie strasznie zabawnie. Znaczy, w ogóle mi się nie kojarzyła, nie wyglądała na poetkę. Ale to była oczywiście tylko ta pierwsza chwila zdumienia. Później w trakcie nagłosu ona czytała swój wiersz i czytała go fantastycznie. A później, kilka lat później, już byłam zaproszona razem z mężem do niej do domu i to oczywiście było zupełnie inne spotkanie. Ona z jednej strony zachowywała dystans do nowo poznanych osób, a z drugiej strony była bardzo ciepła, więc nie onieśmielała. No i od spotkania do spotkania później zaproponowała przejście na ty, bo czułam się tym bardzo zaszczycona. Ale zawsze ta relacja miała w sobie bardzo dużo ciepła. Nie pamiętało się w czasie spotkań towarzyskich, kim ona tak naprawdę jest. Że jest naprawdę personą bardzo ważną. Ale ona absolutnie nie dawała tego odczuć. Była skromna, naturalna, zwyczajna. Zresztą myślę, że w ogóle ona miała kilka twarzy. Bardzo zabawne było to, co mówiła o sobie po Noblu, że czasami ludzie ją poznają, a czasami nie. Mówiła to inaczej. Czasami jestem do siebie podobna, a czasami nie. I rzeczywiście tak było. Czasami była bardzo poważną osobą, która mówi o ważnych sprawach, ale w takich relacjach codziennych była bardzo bezpośrednia, naturalna, skromna. Myślę, że to, co najpierw rzucało się w oczy, to był jej uśmiech. Ujmujący, naturalny, skromny uśmiech. Myślę, że w ogóle jej przez myśl nie przeszło, żeby dbać o swój wizerunek. Taka kategoria jak własny wizerunek, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, w ogóle jej nie interesowała. Zawsze była bardzo kobieco ubrana. Myślę, że była również ubrana bardzo starannie. Umiała dobrać kolory, wiedziała, w jakim kolorze jest jej do twarzy. Nosiła biżuterię, miała delikatny makijaż, ale nie miała w ogóle takiej potrzeby pokazywania elegancji, czy wyróżniania się przy pomocy elegancji. Była elegancka w sposób naturalny, ale nie dlatego, że miała na sobie drogie ubrania. Dlatego, że po prostu miała taką postawę, taki sposób bycia. To raczej wynikało, jej elegancja wynikała z jej zachowania, a nie z tego, co miała na sobie. Ubierała się bardzo skromnie. Znaczy, no, przysłowiowe jej wizyty w szmateksach, w których kupowała sweterki rozciągnięte, przeważnie już dość mocno przez poprzednich użytkowników i z powodzeniem przez lata jeszcze je nosiła. O tym wszyscy wiedzą, prawda? No bo nawet zdjęcia zaraz po ogłoszeniu wiadomości o Nagrodzie Nobla są zrobione w Astorii właśnie w takim rozciągniętym białym swetrze. Ale myślę, że ona, jeżeli dbała o swój wizerunek, to raczej dbała o to, żeby publicznie nie udawać kogoś, kim nie jest. Nigdy nie była personą, osobistością, była sobą. A co się kryje pod słowem
być sobą w przypadku Szymborskiej, no to jest długa historia. Myślę, że Szymborska była bardzo skomplikowaną osobowością. To mnie zainteresowało. To spowodowało, że miałam ochotę napisać o niej. Dlatego, że spotykając się z Dzioną, może nie na co dzień, ale jednak co jakiś czas, miało się wrażenie obcowania z kimś najzupełniej zwyczajnym, na pierwszy rzut oka. Natomiast na drugi rzut oka i na kolejne ta zwyczajność już nie była taka oczywista. Bardzo trudno jest opowiedzieć, co się składało na tę jej niezwykłość i gdzie przebiegała granica pomiędzy zwyczajnością a niezwykłością. To są takie wyobraźniowe schematy, w które człowiek próbuje sobie wtłoczyć kogoś, kogo chce poznać, ale ona się kompletnie temu nie poddawała. Myślę, że zastanawiałam się nad tym, jak się ukształtowała jej osobowość. Na pewno działo się to we wczesnej młodości. Jej wielkim przeżyciem dla niej jako nastolatki musiała być śmierć ojca. Jej ojciec zmarł, kiedy ona była właśnie taką młodą nastolatką, kiedy zaczynała dopiero tę drogę ku dojrzałości. I myślę, że to było dla niej tak wielkim wstrząsem, że tę drogę już na całe życie ukształtowało. Po lekturze wielu listów, rozmowach z różnymi osobami, doszłam do wniosku, że tym, co wyróżniało ją jako osobę właśnie od wczesnej młodości, była umiejętność pokonywania trudności. Taki dar, nie wiem, czy to dar od losu, czy się tego ciężką pracą dorobiła, pokonywania traumy, przeżywania traumy w taki sposób, żeby ją twórczo przekształcić. W różnych sytuacjach życiowych, w każdym życiu zdarzają się chwile straszne. W jej życiu tych ciężkich momentów było na pewno bardzo dużo. Pomijam już to, że niewiele osób o tym wiedziało, ale ona potrafiła tak się sama ze sobą dogadać, żeby z tego, co jest trudne, co jest ciężkie do przeżycia, wynikało coś sensownego, coś twórczego. Jej twórczość w dużej mierze jednak bazowała na trudnych, ciężkich, bolesnych, traumatycznych nawet przeżyciach. Ale kto z nas to zgadnie, czytając jej wiersze? Myślę, że te trudne przeżycia nauczyły ją takiego trochę oszukiwania losu. Jest mi ciężko, ale cóż z tego? Trzeba żyć, trzeba się uśmiechać, trzeba znaleźć swój sposób na to życie i umieć się tym życiem naprawdę cieszyć. Ja myślę, że to jest bardzo ważna jej cecha, że ona nauczyła się, a może miała taki dar od nowości, ale szczerze mówiąc nie wierzę w to. Myślę, że nauczyła się cieszyć się każdym drobiazgiem. Dlatego mogła powiedzieć o sobie, moje znaki szczególne to zachwyt i rozpacz. Zachwyt, pierwszy jest zachwyt, prawda? Ale jest i rozpacz. I to jest przedziwne, jak można z rozpaczy wysublimować, wydestylować zachwyt. Ona to potrafiła. Myślę, że nie. Myślę, że jej rozpaczy nikt nie widział. Ona nie chciała po prostu. Nie chciała. To jest też kwestia, myślę sobie, takiego staromodnego wychowania, że nie należy innych ludzi obarczać swoimi problemami. Ona bardzo na to zwracała uwagę. Nie chciała sobą robić kłopotu, szczególnie jak była starsza. Oczywiście, że w różnych życiowych sytuacjach była jej potrzebna pomoc. I umiała o tę pomoc poprosić. Natomiast jeśli chodzi o wewnętrzne przeżycia, o jej troski, ból wynikający z różnych sytuacji, nigdy nikogo tym nie obarczała. Sama sobie z tym radziła, umiała sobie z tym poradzić.
zachwytem dzieliła się bardzo chętnie i nie tylko w poezji. Cudownie było na przykład z nią podróżować, bo ona jadąc gdzieś, myśmy byli na przykład razem w Wenecji i ona jadąc tam wiedziała, co chce zobaczyć, mimo że przedtem nie była w Wenecji. Proponowała oglądanie takich rzeczy, które nigdy w życiu by nam nie przyszły do głowy, że można oglądać w Wenecji. Zaproponowała na przykład wizytę w Muzeum Historii Wenecji. I w tym muzeum znalazła sobie kilka eksponatów, które ją zainteresowały i oglądała je bardzo szczegółowo, zachęcając nas również do tego i tworząc swoją historię tych przedmiotów. To był zupełnie inny styl zwiedzania niż ogólnie przyjęty, jeśli można sobie wyobrazić coś takiego jak ogólnie przyjęty styl zwiedzania. Jej nie zależało na tym, żeby zobaczyć bardzo dużo. Nie zależało jej na tym, żeby zwiedzić całą Wenecję. Ona chciała zobaczyć kilka szczegółów, kilka smacznych szczegółów i umiała się tym dzielić, umiała powiedzieć o tym, pokazać to w taki sposób, że właśnie ogarniał nas zachwyt. Myślę, że to były wesołe, a czasami nawet bardzo wesołe spotkania. Znaczy, oczywiście każde z nich było inne. Wisława miała kilka kręgów znajomych, takich niespotykających się. Na przykład spotykała się od lat 60. ze swoimi koleżankami szkolnymi. I tego towarzystwa nie mieszała z towarzystwem literackim, bo wiedziała, że to są osoby, które mają inne potrzeby, jeśli chodzi o kontakt. No, wspominały, rozmawiały o różnych rzeczach. Inne towarzystwo to byli ludzie z kręgów właśnie literackich, ale i tu zapraszała zawsze ludzi w taki sposób, żeby nie było pomiędzy nimi konfliktów. Jak wiadomo, nikt nie jest bardziej skłócony niż środowisko literackie, więc umiała tak dobrać gości, żeby nie było żadnych tarć, żeby nie było problemów. I w czasie tych spotkań oczywiście było jeszcze cały szereg kręgów, krąg rodziny Filipowicza. Bardzo dużo było tych grup, które zapraszała. Prowadziła życie towarzyskie, moim zdaniem, bardzo tak systematycznie. Miała to zaplanowane, wiedziała, kiedy kogo zaprasza, miała kalendarz. Bardzo dbała o to, żeby się nikt nie poczuł zaniedbany z jej przyjaciół. Samo to tworzyło już miłą atmosferę, że człowiek wiedział, że nie trafia przypadkowo tutaj, że jest to zaplanowane. Ona przygotowywała się do spotkań towarzyskich. Umiała fantastycznie prowadzić konwersacje. To jest sztuka już właściwie nieistniejąca. W tej chwili często się zdarza tak, że ludzie przychodzą do kogoś w gości, włącza się telewizor i wszyscy rozmawiają półgębkiem, patrząc na telewizor. No, nie było takiej możliwości tutaj. Ona przygotowywała sobie zawsze jakiś temat rozmowy, albo związany z czymś, co się działo na bieżąco, albo z jakimiś książkami, albo z którąś z osób. Często było tak, że był taki gość honorowy, na przykład byłam na takim wieczorku, kiedy tym gościem był Sławomir Mrożek. I pod niego byli zaproszeni, jeśli można tak powiedzieć, pozostali goście, tak żeby on był w centrum uwagi. Zazwyczaj zapraszała też kogoś, miała całą swoją stajnię, jeśli można tak powiedzieć, zabawiaczy towarzyskich. Czyli osób, które umieją bawić towarzystwo, umieją opowiadać anegdoty, umieją rozkręcić właśnie też taką rozmowę, żeby nie musiała sama ciągnąć tego dialogu. I naprawdę to jest coś wyjątkowego. Myślę, że bardzo rzadko się już w tej chwili zdarza, żeby życie towarzyskie było... Oczywiście, że to było wesołe, wszyscy się śmiali, żartowali, ale to było po coś. Rozmawiało się o czymś. To było prawdziwe spotkanie. Chodziło o to, żeby kogoś poznać lepiej. Nie ją, kogoś z gości. Ona nigdy nie była w centrum uwagi. Bardzo się starała o to, żeby właśnie goście byli w centrum uwagi. Bardzo to było sympatyczne. Było w tym dużo właśnie takiej empatii, ciepła, no i oczywiście śmiechu co niemiara. Ja myślę, że takich bardzo ważnych osób w jej życiu było sporo.
ważnych w różnych dziedzinach. Na pewno takim mężczyzną jej życia był Kornel Filipowicz. To ona sama powiedziała. Ja nie odważyłabym się porównywać jej związków i zastanawiać się, kto był ważniejszy. Ona sama mówiła, że związek z Filipowiczem był dla niej najważniejszy. Myślę, że to był też taki związek, który wiele zmienił w jej życiu, w podejściu do życia. Prezentem od Filipowicza był zachwyt przyrodą. On był bardzo związany z takim życiem na łonie przyrody i ona początkowo niechętnie, ale później bardzo, bardzo polubiła właśnie wyjazdy. Co prawda może nie na miesiąc, ale na weekend, ale właśnie nad rzekę, gdzieś nad Drabę czy nad Dunajec. Bardzo to lubiła i jego umiejętność opowiadania o przyrodzie, również w jego opowiadaniach, bardzo była dla niej ważna, bardzo była dla niej no, kształcąca, jeśli tak można powiedzieć. Wiele skorzystała. Więc Filipowicz na pewno. Bardzo ważną osobą w jej życiu był też jej pierwszy mąż, Adam Włodek, z którym zachowała przyjaźń do końca jego życia i któremu zawsze dawała swoje wiersze do oceny. W początkowym okresie on dość mocno krytykował te wiersze. Ona z tej krytyki korzystała, umiała z tego skorzystać. Bardzo szybko zdała sobie sprawę z tego, że jest lepszą poetką niż on, że po prostu lepiej jej to idzie. Ale myślę, że nie dawała mu tego specjalnie odczuć. Natomiast bardzo chętnie się radziła go w różnych sprawach. Prowadzili korespondencję przez bardzo, bardzo wiele lat i jej listy do niego są niezwykle szczere i otwarte. Chyba żadne ze znanych mi jej listów nie są tak otwarte i bezpośrednie, jak listy do Adama Włodka. Jemu mogła powiedzieć wszystko i jemu zdarzało się, że mówiła również o rzeczach bolesnych, czego innym korespondentom zdecydowanie oszczędzała. Szymborska nie miała przyjaciółek. Ona nie była osobą, która ma bliskie przyjaciółki. Miała mnóstwo, może to jest niesprawiedliwe. Miała przyjaciółki, ale to nie były takie typowo kobiece przyjaźnie. To były raczej przyjaźnie na polu literatury. Przyjaźniła się z Urszulą Koziół, przyjaźniła się z Ewą Lipską. Raczej to takie branżowe przyjaźnie. Ona w ogóle nie miała chyba takich skłonności do takich babskich przyjaźni, w których się kobiety zwierzają sobie i tak dalej. Urszula Kozioł żartowała zresztą, że witały się czasami, spotykając się po dłuższym niewidzeniu, takim okrzykiem: nasze nieodbyte rozmowy wypychają wieka kufrów. No więc tych rozmów nieodbytych było pewnie więcej niż odbytych, a myślę, że jej potrzeba przyjaźni nie dotyczyła właśnie takich no, kobiecych przyjaźni. Ona się raczej, wydaje mi się, że wolała się przyjaźnić z mężczyznami, że też taki podtekst flirtu był tutaj nie bez znaczenia. Ale oczywiście no, bliskich kobiet było sporo, kobiet, którym coś zawdzięczała, które jej coś zawdzięczały. Joanna Salamon, poetka, odstąpiła jej swoje mieszkanie, wyjeżdżając za granicę. No, była w bliskich relacjach pod koniec życia, szczególnie z Julią Hartwig. To były bardzo ważne relacje. Bardzo, bardzo ceniła i szanowała swoje tłumaczki. Starała się im pomagać, szczególnie tym, które żyły w trudnych warunkach, co w przypadku tłumaczy poezji bardzo często się zdarza. Więc to też były ważne dla niej osoby. Ja myślę, że łatwiej byłoby wymienić osoby, które były dla niej ważne, z którymi ona się liczyła, które odegrały jakąś rolę w jej życiu, niż przyjaciółki. Bo ona wbrew pozorom traktowała życie bardzo serio. I właśnie ludzie byli dla niej ważni. Przyjaźń była dla niej też bardzo ważna, ale to nie zawsze się ze sobą łączyło.
czasami kogoś bardzo szanowała, liczyła się z nim, ale nie była w takich bardzo bliskich, osobistych relacjach, bo po prostu była dość skryta. Ona nie miała w sobie takiej łatwości opowiadania o sobie. Trudno mi powiedzieć, to nie potrafię powiedzieć. Miała taką przyjaciółkę w młodości, która też została pisarką, wyjechała z Krakowa, Stasię Platównę. I ta Stasia pisała powieści dla młodzieży. I nawet wydawało się w pewnym momencie, że tak powiem, bardziej jest pisarką niż Szymborska. Próbowała Szymborską namówić do pisania kryminałów, no bo wiedziała, że ona dość bieduje i z tej poezji nie bardzo się da żyć. Znaczy w ogóle się z poezji nie da żyć, a z pracy redaktorskiej raczej średnio. Ale oczywiście Wisława nie uległa tym namowom. I to bardzo była smutna historia, dlatego że do pewnego momentu ich życie było, można powiedzieć, równoległe, ale później ta pani Stasia miała wiele kłopotów osobistych, nie radziła sobie z swoimi problemami, popełniła samobójstwo. Co mam wrażenie, zrobiło duże wrażenie na Wisławie, bo prosiła później Urszulę Kozioł-Listownię o to, żeby w jej imieniu złożyła wieniec na pogrzebie i tak dalej. Także to taka tragiczna historia. Ta książka nie powstałaby, gdyby nie to, że zachowało się, Wisława Szymborska sama zachowała w swoim mieszkaniu ogromne archiwum jej korespondencji. To ta korespondencja została przekazana jako depozyt do Biblioteki Jagiellońskiej, do działu rękopisów. I tam, korzystając z pomocy pani doktor Urszuli Klatki, przeglądałam listy. Sporo ich przeczytałam. Większości nie przeczytałam, bo po prostu część to były listy takie bardzo oficjalne, jakieś odpowiedzi na pytania, czy można wydrukować. W każdym razie bardzo dużo tych listów przeczytałam i pani Urszula wskazała mi listy człowieka, którego nazwisko nic mi nie mówiło, Artur Wexler. Okazało się, że to były bardzo, bardzo ważne listy, ponieważ Artur Wexler był młodzieńczą miłością Wisławy Szymborskiej. Pani Klatka przeglądała wszystkie listy w przeciwieństwie do mnie i właśnie natknęła się na tę korespondencję i to bardzo chyba tragiczna historia. Ten młody człowiek, który wyjechał z Polski, wyjechał przez zieloną granicę, był Żydem i naprawdę jego życiorys mógłby obsłużyć kilka filmów sensacyjnych, ponieważ dwukrotnie uciekał z getta, był ukrywany w Częstochowie przez rodzinę o nazwisku Mrożek, nie mającą nic wspólnego chyba ze Sławomirem Mrożkiem. Później na sfałszowanych papierach wyjechał do Niemiec na roboty, gdzie udało mu się dotrwać szczęśliwie do końca okupacji i wrócił do Krakowa. Był krakowianinem, wychował się na ulicy Koletek. I miał też ambicje literackie. Chciał studiować prawo, ale miał ambicje literackie i w związku z tym trafił do tego samego środowiska, w którym już obracała się Wisława Szymborska, młodych ludzi interesujących się literaturą po prostu. Spotkali się i myślę, że bardzo byli sobą zainteresowani. Spotykali się przez 3 miesiące, po czym Artur właśnie wyjechał. Myślę, że dla niej było to bardzo trudne, sądząc, nie znam jej listów do niego, ale sądząc z jego odpowiedzi na jej listy, to bardzo, bardzo była wzburzona, kiedy pisał do niej o swojej miłości. No bo trudno ucieszyć się z wyznań miłosnych człowieka, o którym wie się, że prawdopodobnie nigdy w życiu się go już nie spotka. On wyjechał przez Włochy, wtedy nie był jeszcze Izrael, ale chciał pojechać do Palestyny. Został internowany na Cyprze, gdzie spędził 2 lata i przez kilka kolejnych lat jeszcze pisał listy do Wisławy, jak sądzę, ona mu odpisywała, wysyłała mu swoje tomiki. Niestety nie spotkali się, kiedy ona jedyny raz była w Izraelu w 2003 roku, ale myślę, że to była wielka namiętność albo wielka miłość nawet, która
no, pewnie wiele zmieniła w jej życiu. Bardzo żałuję, że tak niewiele można na ten temat powiedzieć, bo jest zaledwie 8 listów, na podstawie których można takie detektywistyczne dociekania prowadzić. W ten sposób właśnie powstawała ta książka, że ja czytałam korespondencję, rozmawiałam z różnymi osobami i starałam się odtworzyć drogę jej rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to było, jak to się stało, że no, wyrosła z młodej, zdolnej, ambitnej dziewczyny wielka poetka. Oczywiście, że ta odpowiedź nie jest prosta i nie jest też pewna, ale samo to poznawanie jej życia było dla mnie wielką przygodą. Takich zaskoczeń było kilka i w różnych dziedzinach. Nie wiem, pamięta się czasami różne śmieszne drobiazgi. Na przykład zaskoczyło mnie to, że hodowała pomidory na balkonie. Zupełnie jej o to nie podejrzewałam, że jest w stanie coś takiego zrobić, ale tak, no, było trudno warzywa, więc hodowała pomidory na balkonie. Zaskakujące też dla mnie było to, jak zagospodarowała właśnie swoją korespondencję. Było bardzo wiele osób, z którymi chciała utrzymywać kontakt korespondencyjny, ale nie była w stanie pisać tylu listów. No, każdy, kto do niej pisał, pisał do niej jeden list, ale takich osób było paręset. Więc właśnie zaczęła robić wyklejanki, z których jest teraz bardzo znana. I w ten sposób miała dla każdego miłe słowo plus obrazek, a nie wymagało to pisania długiego listu. Jest to bardzo sprytny patent. Uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Zaskoczyło mnie to, że właśnie znalazła swój sposób komunikowania dobrych emocji, nie wymagający pisania długiego listu. Zaskakujące dla mnie też były jej upodobania muzyczne na przykład. Ja wiedziałam, że ona lubi jazz, ale nie wiedziałam, że aż tak bardzo. Naprawdę była wielką fanką jazzu. W jednym z listów przeczytałam, co rozbawiło mnie szalenie, że tańczyła rock'n'rolla. I to przez całą noc. W Astorii wybierali się w gronie znajomych literatów na dancing i Przymborska wywijała rock'n'rolla. No to jest piękna wizja. Także też zaskakujące dla mnie było to, że już jako bardzo młoda dziewczyna starała się zabawiać towarzystwo właśnie. Umiała w tejże Astorii prowadzić rodzaj jakichś takich gier towarzyskich. Na przykład grała w bierki towarzystwie. No, kto by wpadł na to, że to jest dobre zajęcie dla literatów? A ona wpadła na to. Pisze też do Adama Włodka, że czarowała lusterkiem. Nie wiem, co mogła robić, ale wszyscy uznali podobno, że jest jasnowidząca. Więc umiała się bawić. I to właśnie to mnie zaskoczyło, że to była umiejętność, że ona robiła to, że to nie było takie bardzo spontaniczne, że ona się tego nauczyła robić, że trzeba się po prostu starać o to, żeby się móc dobrze bawić. I warto o tym pamiętać. W czasie, kiedy Wisława Szymborska pracowała w życiu literackim, to zdałam sobie sprawę z tego, jak trudno było jej się tam znaleźć. Pomijając już wszystkie kwestie ideologiczne i formalne, ale kiedy zobaczyłam zdjęcia z dziesięciolecia życia literackiego, zrobione pod pomnikiem Mickiewicza, gdzie był cały zespół redakcyjny, niezbyt wtedy liczny, okazało się, że ona była jedyną kobietą w redakcji. Jedyną redaktorką. Oczywiście pracowały panie w księgowości, pracowały panie w korekcie, ale jako redaktorka była jedyną kobietą. Trudno sobie to dzisiaj wyobrazić, że w redakcji dużego bądź co bądź tygodnika pracują sami mężczyźni. Ale tak było. Ona sobie świetnie w tej roli radziła. To znaczy, myślę, że też umiała się jako osoba empatyczna dogadywać z ludźmi. Ale też umiała chyba tych panów owijać sobie wokół palca.
była osobą bardzo niezależną i nawet w tej redakcji Życia Literackiego, w której no, redaktor naczelny był nieomalże Panem Bogiem, umiała zachować swoją niezależność, miała swoją wyznaczoną działkę i w niej się utrzymywała. Nie było to pewnie łatwe, skarży się w listach, że o publikację każdego wiersza musi walczyć, bo jest mało miejsca na poezję i tak dalej, ale radziła sobie. No, w każdym numerze Życia Literackiego ukazywał się przeważnie cykl wierszy i przeważnie bardzo dobrych. Jej niezależność jakby przybrała na sile, kiedy już nie pracowała w redakcji, kiedy tylko współpracowała z Życiem Literackim i pisała felietony. Dlatego, że no już nie miała tego nacisku, prawda, formalnego. Wtedy też, może nie bezpośrednio wtedy, ale zaczęła się angażować w sprawy związane z prawami kobiet. Wydaje mi się, że to było dla niej bardzo ważne. Zapytana kiedyś już w latach 90. przez dziennikarkę, czy jest feministką, powiedziała, że nie. Ale mnie się wydaje, że ona po prostu co innego miała na myśli. Może pomyślała sobie o feminizmie jako ideologii. Ale tak naprawdę ona chyba była taką protofeministką. Być może bliska była jej Simone de Beauvoir, czy inne egzystencjalistki, ale zawsze umiała zadbać o swoją niezależność, ale też i o niezależność innych kobiet. Kiedy Wisława Szymborska związała się z Kornelem Filipowiczem, który, jak wszyscy wiedzieli, był bardzo silnym i stanowczym mężczyzną, myślę, że można nawet powiedzieć, że był mężczyzną apodyktycznym, to towarzystwo zastanawiało się, jak to w ogóle jest możliwe, żeby osoba tak niezależna zdecydowała się na taki związek. No jak wiadomo, miłość nie wybiera. I okazało się, że Wisława wypracowała sobie taki status w tym związku, że i on był zdania, że wszystko jest w porządku i ona zachowywała swoją niezależność. Najlepszym przykładem tutaj są ich wyjazdy wakacyjne. Kornel Filipowicz wyjeżdżał co roku na ryby, nad jeziora albo nad rzekę, mieszkał w namiocie z gronem swoich przyjaciół. No i bardzo chciał, żeby Szymborska w tym brała udział. Ona niekoniecznie lubiła nocować pod namiotem, ale myślę, że tutaj pomogła w tym jej siostra. Jej siostra była zapaloną turystką i być może podpowiedziała jej, jak żyć pod tym namiotem, żeby się dało żyć bez łazienki, bez fryzjera i tak dalej. I Szymborska załatwiała to w taki sposób, że obiecywała Kornelowi, że z całą pewnością przyjedzie do niego nad jezioro, tylko że musi zrobić jeszcze to. Im dłużej już był nad tym jeziorem, nie było telefonów komórkowych ani żadnych innych, więc pisywali do siebie listy, tym bardziej on nalegał na to, żeby wreszcie przyjechała, bo tutaj czekają na nią. I ona przeważnie pod koniec tego pobytu przyjeżdżała na jakiś czas, no albo, co się zdarzało, pisała mu, że no bardzo jej przykro, ale jednak niespodziewane zajęcia, nie jest w stanie. Albo przeciwnie, jechała na początek tego wyjazdu i wracała i później pisała do niego listy, jak jej strasznie przykro, że musiała wyjechać i jak bardzo za nim tęskni. I co prawda kąpiel w własnej wannie nie może tego rozstania jej osłodzić, ale była bardzo przyjemna. Także umiała zrobić to po prostu taktownie, tak żeby jego nie zranić, a zachować swoją niezależność, która tutaj nie tylko na tym polegała, że ona chciała mieć wygodne łóżko i wannę, ale chciała mieć swój prywatny czas na pisanie wierszy. Ona przeważnie właśnie w czasie wakacji miała najwięcej tego wolnego czasu, wolnego od zajęć redakcyjnych, na pisanie wierszy. Stąd też jej chęć pozostania w pobliżu biurka. Myślę, że ta niezależność jej była, rozciągała się też na inne sfery życia.
Trudno było sobie wyobrazić Wisławę podporządkowującą się jakiemuś rygorowi. To nie było dla niej. Raczej zbiorowe wyjazdy, no kilka razy zdarzyło jej się w gronie literatów wyjeżdżać na takie wyjazdy ze Związku Literatów w młodości. Ale później już raczej unikała takich sytuacji. Festiwale poetyckie? Niekoniecznie. Bo duże grono ludzi, bo czas zorganizowany. Ona tego nie lubiła, po prostu tego nie lubiła. Nie miała jakichś ideowych zastrzeżeń do tego, ale lubiła sobie układać swój czas, swoje życie, tak jak było to jej w danym momencie potrzebne. Na pewno na pierwszym miejscu zawsze była twórczość. I do tego dostosowywała cały swój sposób życia.